Sukcesem okazał się odbywający się w Legnicy po raz pierwszy Festiwal Sztuki Kolorowej, w którym w piątek uczestniczyć mogło według organizatorów nawet 1000 osób. Młodzi ludzie przybyli na wydarzenie, aby wziąć udział w modnej w ostatnim czasie zabawie polegającej na obsypywaniu się kolorowymi proszkami Holi. Kupuje się te torebeczki z kolorami, no i się rzuca w siebie tym proszkiem, żeby być tak kolorowy, żeby było wesoło. Głównie chodzi o pozytywną energię, a sypanie się kolorami jest tylko, żeby lepiej to wyglądało wszystko. Festiwal nie polegał jednak jedynie na obsypywaniu się kolorami. Dla legniczan podczas wydarzenia zagrały lokalne kapele, a uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji, jakie czekały na nich w różnych strefach. Znaleźć można było m.in. strefę artystyczną, w której każdy mógł wyżyć się malarsko. Jak ktoś chce wyrazić siebie, wyrazić to, co czuje, swoje interpretacje, właśnie złap kontaktu, no to przychodzi i maluje. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie jest ważne dla Legnicy nie tylko dlatego, że przyciągnęło wielu młodych ludzi, ale również dlatego, że przez młodych ludzi często kosztem wakacji zostało przygotowane. De facto całą inicjatywę robi drużyna Legnica Aktywnie i Kreatywnie. To są młodzi ludzie, co mają po 16 lat w dużej mierze i swoje wakacje poświęcali czas znajomych po to, aby dzisiaj ten festiwal się odbył. Współorganizatorem wydarzenia było Legnickie Centrum Kultury, które ogłosiło konkurs dla obywatelskich inicjatyw kulturalnych. Nagrodą w konkursie były pieniądze na organizację danego wydarzenia pochodzące z ministerialnego programu Dom Kultury Plus Wy. W Legnicy zwyciężyły 4 inicjatywy, w tym również Festiwal Sztuki Kolorowej Lajku. Elcek chce jednak, aby w przyszłości to właśnie legniczanie mieli większy wpływ na organizację imprez kulturalnych. Mamy nadzieję, że ta praktyka w rodzaju takiego kulturalnego budżetu obywatelskiego, jak to roboczo nazywamy, że stanie się rzeczywistą praktyką i że będziemy mogli do tego wracać, że będzie szansa, żeby co roku wracać także do tych pomysłów, bo ja przypomnę, że do konkursu stanęły 32 pomysły, a my realizujemy 4 z nich. Organizatorzy zapewniają, że będą starać się o to, aby Legnicki Festiwal Sztuki Kolorowej wpisał się na stałe w kalendarz miejskich wydarzeń.